Apostoł Paweł, podsumowując list do Filipian, dał nam dwa równoległe przesłania: jedno dla głowy, drugie dla ręki, mówiąc symbolicznie. To jest czwarty rozdział, ostatni, wersety ósmy i dziewiąty listu Apostoła Pawła do Filipian. Wreszcie, bracia, czyli podsumowanie myślcie, Czyli przesłanie dla głowy: myślcie tylko o tym, co. I tu jest lista: prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyli tym mamy zajmować nasze myśli, nasz umysł. Jeszcze raz. Tym, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czy Twoje myśli, Twój monolog wewnętrzny spełniają te cechy? No, bardzo ważne pytanie, ale zaraz obok, w następnym wersecie, jest zadanie dla rąk. Nie tylko trzeba myśleć to, co trzeba, to, co dobre, czyli mieć porządek w głowie, ale trzeba się jeszcze czymś zająć. Czyńcie to, czegoście się nauczyli i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, mówi apostoł Paweł. No i podsumowuję, a Bóg pokoju będzie z wami, jeśli będziesz miał właściwie ułożone myśli, czyli będziesz miał porządek, boży porządek w głowie, jeśli zajmiesz się robieniem tego, co trzeba, co pokazane jest w nauce. Apostolskiej i czego wzorem są starsi chrześcijanie w biblijnych kościołach, co będzie efektem? Otóż Bóg pokoju będzie z tobą. Będziesz miał i pokój wewnętrzny, i Bóg będzie szedł przed tobą, będzie ci błogosławił we wszystkim, do czego się zabierzesz.